Ale jak się coś staje, to też nie będę płakać, bo... Dobry kochani, na kolejnych pogaduchach u ropuchy. Dlaczego ropucha? Tutaj będziecie mieli, albo tu. Nigdy nie wiem, prawa, lewa, lewa, prawa, kochani. Tak mam też z jazdą samochodem i tak mam też, no jak komuś coś tłumaczę. Pokazuję w lewo, mówię w prawo. Czasami zdarza mi się, nawet noszenie prawej ręce w tym nie pomaga. Witajcie na kanale, jedynym w Polsce, jedynym w Niemczech, 60+. Ja jestem Marga Eska, mam 61,5 roku życia, ale nie mam botoksów i hialuronów, ani żadnej kosmetyki inwazyjnej na twarzy. Jedynie hialurony występują u mnie w charakterze kremów i jeżeli są zawarte w kosmetykach kolorowych. Kochani, witam Was wszystkich nowych i witam Was wszystkich starych. Dziękuję, że jesteście ze mną przede wszystkim. Dziękuję, że lajkujecie, że komentujecie, bo to jest dla mnie po prostu młyn na wodę i no wtedy mi się chce, naprawdę mi się chce te filmiki nagrywać i dlatego dzięki Wam ten kanał w ogóle istnieje, kochani. Jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, no to właśnie dzisiaj spotykam się, wszyscy robią, no to ja też, jak wszyscy to i babcia też, ulubieńców roku, więc to będą ulubieńcy kosmetyczni kolorowi, czyli kosmetyka ozdobna, nieinwazyjna, nie mówię o kolczykach w uszach, czy w nosie, czy gdziekolwiek, czy w gałce ocznej, jeszcze tego nie widziałam, ciekawe to by było. Nie, ja się nie czepiam, nie. Każdy ma co chce. Tylko niech, no, mówię, no. Nie, ja się nie czepiam. Kochani, no właśnie, ale chciałam jeszcze wrócić do tego filmu o pielęgnacji, o ulubieńcach pielęgnacji. Do tego dochodzi także, dochodzą także włosy, prawda? Włosy pominęłam, no źle zrobiłam, bo do pielęgnacji włosów mam najlepsze urządzenie na świecie, kochani. I to ja mówię Wam z perspektywy 61,5 roku życia. Czegoś tam w poprzednim końcówkę tego filmiku tutaj puszczę Wam, jak ja sobie te włosy suszę. Potrzebuję tylko jednej ręki, jak widać, nie? No i ta suszarka, kochani, ma tylko góra 150 stopni, osiąga taką najwyższą temperaturę, która nie niszczy tej łuski, czy jak to tam się nazywa, co okala włosy. Nie niszczy tego. Ja nie mam w ogóle końcówek, od kiedy tego używam, od ostatniego ścinania kupiłam sobie to. Moje końcówki się nie rozdwajają, nie są popalone. No co ja tu więcej mogę mówić? Można to użyć jako suszarki, bo to ma bardzo dużo kichten. Można zamiast tego to zdjąć sobie i użyć jako suszarki. Ja miałam już suszarkę, bo były, ale ją właśnie sprzedałam, dołożyłam trochę i kupiłam to i żadnego grosza nie żałuję, naprawdę. Grosze, 5 groszy nie żałuję, bo to jest warte każdego grosza. Są szczotki do wygładzania, są, ja tu na tył biorę, szczotek nie biorę, tylko te grubsze takie łokówki, tak to można nazwać, bo ja się boję, że to wszystko pospada. O, takie jedna jest grubsza, ta jest do tyłu, ta jest do mniejszych lotków. Jak skończę, słuchajcie, suszenie nie trwa nawet 5 minut, naprawdę. Więcej trwa, to uwierzcie, ona suszy w tempie po prostu błyskawicznym i jeszcze utrwala. Tu jest taki, to jest i tu jak się w trakcie suszenia do góry i leci wtedy zimne, kochani. I tym zimnym, utrwaliłam odwrotnie. I tym zimnym, kochani, się utrwala, bo loki normalnie jak się suszy, no to wiecie, jak się suszy, gorącym czy lokówką, to się zapina czymś. I one mają wtedy się na zimno, a to jest szybkie, zimne i szybciej. Wszystkie warzywa i owoce, to się nazywa Schreckfrosten tutaj. Jak się właśnie włoży świeży groszek na przykład
i się ten natychmiast go oziębi, to on zatrzymuje jak najwięcej, kochani, witamin. To samo jest z włosami. Nie niszczy się, poza tym mówię, temperatura tego urządzenia nie pozwala, aby ono niszczyło włosy po prostu. Tak jak ta poprzednia, tak i ta, tutaj jest lochówka, ja włosy zapuszczam. Tutaj będziecie mieli jak było na początku roku, a jak jest teraz. I, znaczy od ścięcia, słuchajcie, dla mnie 500 euro to też jest kawał pieniądza, ale to się wydaje raz i ma się takie urządzenie do końca życia, moim zdaniem. I tyle. Jeszcze do pielęgnacji włosów, to ja już tam w tym filmiku mówiłam, czym ja pielęgnuję. To jest dwufazowa odżywka za 13,80 euro od mojego fryzjera, zakład tam, gdzie chodzę, Salwa, tutaj u mnie na wsi. Jej się, kochani, nie spłukuje. Po niej ma się bardzo włosy, jak się ma długie i ciężkie te włosy. Sama widziałam, jak byłam tam, bo tam jest jeden z tych fryzjerów, jest to długich włosów, to po tej te włosy same z swoją ciężkością i są takie bardzo, bardzo takie, zajdę, aksamitne, takie delikatne. I szampon do włosów, który niedługo będę musiała znowu kupić, a starcza na długo, który bardzo fajnie trzyma farbę, też 13,80 kosztuje. Od kiedy zaczęłam używać Dysona, nie używam w ogóle pianki, bo te włosy się trzymają jak się tak. Jedyne co używam do włosów, to jest lakier do włosów Nivea. Tutaj ekstra sztark. Mój mąż na zakupach kupił Nivea, przyniosłem ci. No to ten, a ja właściwie to wolumen. Tylko, że mówię, to jest jedno psiknięcie, do widzenia, dziękuję. Jedno psiknięcie dziennie. Taka butelka lakieru do włosów starcza mi, a starcza mi. Co jeszcze do włosów, to mam ten do stymulowania ich rośnięcia. To opowiadała Emi u siebie o tym i ja to kupiłam i faktycznie rosną nowe włosy tutaj jak złoto, tutaj też. Bo po tej chemii, także one już nie będą takie jak ten, ze względu chociażby na hormony prawdopodobnie i no nie będą już takie i muszę się z tym pogodzić i robić to, co najlepsze z tych włosów mam. Starajcie się nie wyłysieć. No, tak na razie to chyba jeszcze trochę mi zostało do wyłysienia. I tak właśnie, no to co, przechodzimy do tej kolorówki, nie? Od czego zaczniemy? Od brwi może, bo to ja mam niewiele produktów, które lubię. To jest ten taki maskara do brwi z Maybelline. To jest ta kredka podwójna z Maybelline. Z jednej strony ma taką gąbeczkę. O. A z drugiej normalną kredkę, bardzo ją lubię. Z Elizabeth Arden, nie wiem, gdzieś mi się od szczoteczki uciekła mi od szczoteczki gdzieś zawleczka, czyli od Elizabeth Arden w takim kolorze brązowym, jak tu u góry. I ta z BH Cosmetic też, to sobie kupiłam do ten i ona jest bardzo, bardzo fajna, też tak ciemny brąz. Z jednej strony ma normalną tonę, z drugiej strony ma, kochani, szczoteczkę. To są te trzy rzeczy. Mam jeszcze tam kilka. Kupiłam teraz pomadę. No ja mówię, ja już od samego słowa pomada jestem pomazana. Słowo honoru. To teraz co? Czekajcie, bo co trochę poprzestawiam. O. No to pokażę wam. To jest woda tonizująca. I tak właśnie sobie skakałam po tych YouTubach i tam słyszę, że wodą to jedna kobieta, no w moim wieku mniej więcej, no 3 czy 4 lata młodsza, wodą sobie nie myje twarzy, tylko tonikami. Ja się tak zastanowiłam, wiecie, bo dla mnie, jak mi się dzień kończy przed pójściem do łóżka, ja idę pod prysznic i ta woda, ja też wodą nie myję twarzy, tylko jak myję włosy czy myję siebie, to ta woda pryska na człowieka. Przedtem to ja się w ogóle rozmakijażowuję, jeżeli mam makijaż. Jeżeli nie mam makijażu, to zawsze sobie jakiś tam ten peeling, coś tam z tą twarzą robię pod tą normalną wodą, nie? No i ciało myję, no bo przecież w końcu to przez dzień człowiek się ubrudzi.
po nocy jak wstaje, to też pod prysznic, no bo nie tylko twarz produkuje sebum, ale człowiek się poci też cały. No to ta woda, no ja nie wiem, no wiecie, może w ten sposób się oszczędza wodę, że tylko się wodą, tylko się tonikiem, albo cała się tonikiem myje, no niesamowite po prostu. Powinna jechać do Afryki i tam żyć i pokazać murzynkom, jak to bez wody można się tylko tonikiem umyć. Tak wiem, nie mówcie. Będzie filmik ekstra zrobiony, do niego się muszę przygotować, ja do tego muszę mieć czas, a tym razem czasu miałam niewiele. Będzie ekstra filmik o tym, jak powinien wyglądać obraz w odbiorniku, w telewizorze, w telefonie, na tablecie, na komputerze, gdzie kto ogląda, filmiku, kochani, takim beauty, takim kosmetycznym. Jak powinien, bo naprawdę jestem przerażona jakością niektórych youtuberek, które puszczają te filmiki i słuchajcie, i ludzie to oglądają i klaszczą, no to jest dla mnie, no po prostu przerażające, jak mało ważne jest dla ludzi. Ja nie umiałabym, ja nie wiem, ile wy się przygotowujecie do filmiku. Ja jak zaczynam, jestem szczęśliwa, że w końcu mam ten dummy, co mi udaje tą baterię, bo ja ciągle jakieś błędy się robi, co chwilę coś się dzieje, co chwilę reguluję sobie ISO, bo balans bieli mam zawsze ustawiony na odpowiednio do tego, w czym jestem ubrana, jest taki trik, wam pokażę, jak to się robi. Staram się, mój obiektyw ma 2,8, to jest taki dosyć dobry, jasny obiektyw, w którym dobrze można widzieć wszystko, bo o to chodzi. A tutaj, panie, widzisz zamazaną gębę, to w ogóle się porusza tak w zwolnionym tempie to wszystko, a cały z tyłu jest, ostrość jest na tył. I zakładanie jakichś filtrów, dla mnie to jest, i to nie, to jest, wiecie, w ogóle nie do oglądania. W beauty filmiku, w czasach, kiedy się filmuje 4K, jest już 6K, widziałam, no to ja nie wiem, Faktycznie, kobiety pod 60 i po 60 mają bardzo małe wymagania. No w każdym razie, mówię, powiedziałam, bo to jest przerażające po prostu, jak można w taką denną jakość po prostu ludziom pokazywać. Jak się ma zmarszczki, no to się do nich stoi, kochani, to się je pokazuje. Gdybym ja była pomarszczona, jak ta osoba, to ja bym, mimo że nastrzykiwana, to ja bym, jeżeli chcę beauty, no to ludzie, no to bym pokazała te swoje zmarszczki. Czy ja wam jakieś tu moje zmarszczki chowam gdzieś, nie wiem, zaklejam się, widać mnie podtąd, bo albo tylko tu, bo tutaj zmarszczek mam najmniej, czy czoła nie pokazuje? Pokazuje. No co ja zrobię? No mam, po 60 ma się zmarszczki. Po 60, jak się pod 60, ja nie mówię o 50-46-letnich panienkach, które mają jeszcze cerę piękną i Bogu, jestem jak najbardziej, sama bym ich strzykiwała, bo mi ta zmarszczka przeszkadzała między tym, no ale kiedyś trzeba przestać. Kiedyś trzeba co, bo mu mówię, tu macie zdjęcie, tak się wyglądać będzie? A ludzie są tak tępi, że dalej będą temu przyklaskiwać. I to jest takie, co wiecie, co mnie frustruje w tym całym świecie YouTube'owym. No nie mówiąc o tym, że znikają komentarze i w ogóle lądują ludzie w spamie, którzy nie powinni lądować, którzy już od wieków tutaj komentują. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy rzęsy. Absolutne pierwsze miejsce świata, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku. No czarna się tak odbiła. Absolutne mistrzostwo świata po prostu, kochani. Absolutne. Nie ma lepszej. Zaraz po niej Elizabeth Arden, powiem wam, że bardzo miło się zdziwiłam, że ta maskara jest taka fajowska. Zaraz po niej, albo nawet jeszcze przed nią, jest ta Avonu. Koleżanka w pracy zamówiła mi już następną. Właśnie nie robią się klumpy, nic, no ona już jest taka, jeszcze można, ale pierwsze, kochani,
Pierwsze tygodnie to jest po prostu nie ma lepszej. Bardzo miła niespodzianka z BH Cosmetic, tak? Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Ja sobie po prostu kupiłam całą, żeby robić jedną marką. No i tak czytam, że o, Lash, Star Lash, no to jest bardzo fajna. Tu się trochę niby zbiera, ale to nie jest to, co się zrobiło z tą maskarą z L'Oreala z kolei. Momencik. O tak, kochani. Zobaczcie, co się stało z nią. Zobaczcie. To jest normalnie... No coś okropnego. Coś potwornego. To się rozmazano, się wylewa. Nie wiem, może trzeba ją owinąć w chusteczkę, żeby poleżała. Ktoś tak coś mówił, żeby owinąć w chusteczkę. Wyjąć, żeby poleżała. Ktoś mi mówił. Owiniemy, zobaczymy. Bo bardzo ładnie malowała. Ale jak się jej coś stanie, to też nie będę płakać, bo jej nie używam. Po prostu mnie zawiodła, kochani. Mam te wszystkie tam z ta jest fajna, z Maybelline. Ta jest z L'Oreala, ta taka fajna, no, ona jest fajna na włosy, na dolne rzęsy jest fajna. O, te są fajne mangi, tak, ale... Mangi. Taką mam mangę i taką mam mangę. Jedna jest z silikonową szczoteczką, druga ze szczoteczką. Są niezłe, ale po prostu Age Perfect wszystkie na głowę bije. I na dolne rzęsy z IT Cosmetic. Ta taka z maciuciuńką tą kochanie. Ja sobie ją wzięłam ekstra do dołu, tą szczoteczkę. Tak wygięłam. Bardzo fajnie maluję dolne rzęsy. Paletek to ja mam, no trochę mam. Nie mam do żadnej absolutnie nic. Z wszystkimi zrobię bardzo ładny makijaż. A najlepsze, no to ostatnio to ta Kobo. To po prostu zachwyt absolutny. So beautiful. I jestem so beautiful w niej. Ona jest fenomenalna po prostu. Bardzo fajna jest ta od Karla Lagerfelda. Bardzo fajna jest ta z Nabli. Bardzo. To jestem bardzo z niej zadowolona. Ta z IT. No widzicie, to paletki tak szaleją. Ta z IT Cosmetic. Pretty Natural. Ona jest taka właśnie fajna, jako top gdzieś, czy nudziaka pożyczyć takiego, czy jasnego beżyku pożyczyć, żeby rozciągnąć, no i co. Wszystkie paletki z Luwi, wszystkich nie wyjęłam, jakie mam. Mam jeszcze dwie do testowania. Ta, no ja już trochę mam, nie? Rose Gold i Shadow Palette, one są, jedyny żal, że niestety są w plastikach, tego nie powinno być, ale no mają bardzo ładną tą pigmentację, nie mają takiej, wiecie, dzikiej, wścieklej, nie? Zaraz będę jak prosiątko. Nie mają takiej dzikiej, wścieklej, świecącej, one są takie na elegancja na co dzień, o, można powiedzieć, nie? Tak, o, to wygląda. Można sobie naprawdę bardzo ładny makijaż z nią robić. Wszystkie są bardzo ładnie pod siebie. Naprawdę. No to mówię, tą... O, się zaraz białe jestem. Ta jest Smoky Metallic. Oć. Jak ktoś chce w szarościach. Ta jest taka kolorowa. Ta fioletowa. O. Bardzo fajne też kolory ma tutaj. Te to już się psą wszystkie, nie? Te kolory ma naprawdę takie fajowskie. Tam od Gwiazdorki w prezencie tą retro i myślę, że jak a się tą retro umaluję, to będę, to wtedy będę tej częściej używać, no bo do moich oczu. I ta jest też super, to jest też z Luwi, tym razem dzięki Bogu w papierowym.
opakowaniu. Piękne kolory. To są turbo kolory już. To są te, to naprawdę. To ja jej używam jako, no jako dodatków do ten. Mam jeszcze dwie, mówię ten. Bardzo fajna paletka z Zodiaka. Z BH Cosmetics, nie z Zodiaka. Super. Pół złego słowa, nie, najbardziej mi się podoba rozświetlacz, nie? No po prostu ten to się tak świeci, że Jezusie, lepiej nie idzie. Czekajcie, bo mi tu zaraz wszystko poleci na łeb, na szyję. Testa z Kobo. Dość polskie, kurczę, wiecie co, kosmetyki są genialne po prostu. Genialna paletka. Bardzo fajna ta z Kami. To z tego youtubera, bardzo super jest. Bardzo fajnie się nią robi, tą lubię. I lubię tą z niemieckiej youtuberki, bardzo fajna jest ta Lasy od Hatice Schmidt. Z nią sobie można i kolorowy zrobić makijaż, i taki nude'owy. I nie jest droga, bo 19 euro, także każdego stać na to. I tak to wygląda. Oj, gdzie lecimy teraz? Gdzie lecimy teraz? Jak już, to po, jak już jesteśmy przy paletkach, to polecimy highlightery i róże, kochani. No więc nie używam żadnych ostatnio róży, tylko te. I ten jeden highlighter, co widać zresztą, to już denko widać, jak tylko będzie, to nowy zakupię. No i oczywiście też brązy Luvia. Luvia brązy. One się dosyć tak osypują, ale kurczę, są najlepsze, no. Najlepsze z tym. No i tu są złotości, to jest ta, która mi się kiedyś popsuła. A jeszcze mam jedną całą. Zakupiłam to mąż mi ją skleił, to było dosyć dawno, już z rok temu, jak nie lepiej. No z rok temu, bo rok jest ten. I tych używam, one są niezawodne, absolutnie rewelacyjne. Pół złego słowa nie mogę powiedzieć i nie będę kupować innych brązów, bo ona ma tyle tych brązów, że mnie trzeba co innego paletkami od oczu, nie? No to do oczu, także. Wiecie jak to jest, wiecie jak to jest. Nie? Aha, ta paletka też była doskonała, ta malutka. No bo rozcierała się na mokrym po prostu. I ruki cuki. Dobra, czuję się już cały brudny. Aha, jeszcze z takich turbiaków. To tutaj mam z Art Deco sobie kupiłam. To jest na, kochani, na magnes. I one są naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo trwałe. Są super. Mam jeszcze od Hani tego turbiaka. On jest tak w taki schowany, także on też jest fajny, jest dobrze. Jest wszystko dobrze. Dostałam też jeszcze skobo takie. Od mojej gwiazdorki, ale tych jeszcze nie próbowałam, także no nie mówię. Co za dużo, to niezdrowo, no właśnie. Do czego przechodzimy? Przejdźmy pod oczy. Tak więc pod oczy wygrywają te dwa, jako pod. Pod oczy, pod. Bo ja nie kładę podkładu pod oczy, tylko kładę korektor, więcej nic, nawet pudru nie daje. A te można spokojnie dać i one są jak krem. One są jak krem, dają takie świetliste, ten i wtedy można lecieć z korektorem. Także wygrywa absolutnie pierwsze miejsce Art Deco. To jest pierwsze miejsce i jego nie zastąpi żaden, on jest genialny po prostu. Drugie pierwsze miejsce jest ten z Catrice. Ten One Drop z Catrice. To jest drugie pierwsze miejsce. Bardzo dobry jest ten z Bourjois. O, ten jest bardzo fajny. Bardzo często go używam. Często używam, wydawałoby się niemożliwe, tego z L'Oreala, bardzo kryjącego, który normalnie mnie zaskoczył. Super jest absolutnie ten z Age Perfect. Wszystkie z L'Oreala Perfect są doskonałe, te kosmetyki. Czasami ten Jeffree Star, wiecie co, zależy, nie wiem, od dnia, zmęczenia, czy nie mam pojęcia. Czasami ten Jeffree Star,
No a tu się na tym zajadłam, muszę powiedzieć. Raz wyglądał dobrze, a trzy razy pod koniec dnia tragedia. No to jest wszystko. Mam tego jeszcze trochę, no ale to jest, mam tego ten z Milka, też się raz, ale to są faworyci, to są absolutnie, mogę z czystym sumieniem, bo skoro się na 60 prawie dwuletniej twarzy trzymają, to dlaczego się mają nie trzymać na twarzach młodych, prawda? Prawda. To teraz lecimy z podkładami. Zwycięzcą jest oczywiście, co? Age Perfect, no. To jest zwycięstwa, to mogę w ciemno każdemu polecić. Na drugim miejscu jest ten Even Beta z Clinic. Jest doskonały. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym podkładem. Ten Scatrice, to on jest taki wodnisty. Kochani, niestety, został... Już go nie produkują, a szkoda. Dobrze, że kupiłam więcej. Mam. I on jest bardzo dobry. Jest doskonały. Lanquois, naprawdę ma glow. Ma bardzo ładne krycie, mimo tego, że jest jak woda. To jest brat tamtego innego, takie wyciągnęłam go z... Fajne są te z Art Deco też. Nie mogę narzekać. Co mówię to? Aha, ten z Nivea na lato, super, naprawdę. Czego nie mogę powiedzieć o korektorze dno totalne. Dzięki tryfonce. Te dwa z Lumeny, bardzo dobry. A tu jest ten drugi z Even Beta Refresh z Clinic. Opłaca się kupić. Nie wiem, któryś wycofali, a któryś jest. Ten z Pierrika, bardzo fajny. Rico, ten jest fajny. I ten też może być. To też zależy od dnia. To w sumie zamiast nie nakładam serum, tylko on, to jest kolagenem. I on się ładnie trzyma też cały dzień. No i to jest wszystko, co Wam mogę polecić i co, za co mogę po prostu dać sobie gardło poderżnąć. To jest wszystko z tym. Następnie, bo złotości już żeśmy omówili, róże omówiliśmy, brązy omówiliśmy, podkłady omówiliśmy, psikawki na twarz, ojej. Gdzie jest ta druga psikawka? A jest. Ostatnio tą się psikałam, tą Lacombe. Kończ, nie kupię więcej, za droga. W zamian za to, kochani, ta z L'Oreala po prostu genialna. Genialna rzecz. Jak jest bardzo matowo, ładnie rozbłyskuje, ale nie tak, że ci się wszystko jak psu pod wodzie świeci. Trzyma bardzo ładnie. Pod oczami po prostu, jak któryś miałam taki styk, mi tak źle wyszedł, psiknęłam tym, ła, się rozłożyło. No rewelacja. Czystym sumieniem spokojnie mogę Wam to polecić. To co? Teraz gdzie lecimy? Tak patrzę, bo tutaj... Aha, jeszcze chciałam ten z IT, ten z 50, ten glow dałam mojej chrześnicy. Ten jeszcze ujdzie od biedy. Malusieńko go trzeba. No szkoda go wywalać i go używam, bo on jest ciemniejszy. Tamta moja krześnica, nie wiem, tamten użyłam ze dwa razy. Dostała moja krześnica, tak samo jak ten Shiseido. Oddałam, dziękuję, nie chcę, postoję. Nie dla mnie sznur samochodu. A, miłe zaskoczenie, właśnie, sorry. To było. Bardzo fajny jest. Z BH Cosmetic. Bardzo miłe zaskoczenie, jak kupiłam sobie wtedy te na makijaż jednym tym. Bardzo, bardzo go często używam i on bardzo ładnie leży przez 12 godzin. Jest świetny. Jeszcze, aha, z BB kremów, właśnie tak BB, to ten jest fajny. Pół swojego słowa powiedzieć też na niego nie mogę. Także to są rzeczy, które bardzo Wam polecić mogę z czystym, spokojnym sumieniem. A. Przepraszam, jeszcze ten z Elizabeth Arden. Bardzo przepraszam, jest bardzo dobry, jego naprawdę niewiele trzeba.
jest naprawdę świetnym tym pędzelkiem, rozchodzi się gąbeczką, niewiele trzeba, naprawdę. Dwa razy pędzelkiem się maźnie, rozsłożony jest, także no to chyba już będzie wszystko, bo już tak wiecie tutaj, tam leży tam uszko. Nie znalazłam ideału, dalej jest ta pomadka, ona już jest... Ta pomadka nadal jest moją pomadką z Maybelline. Ta jest moją pomadką i no mam różnych, no mam i kupiłam, i dostałam, i ten żadna nie, nawet ta też jest właśnie z tych, nie trzyma się tak długo na ustach jak ta. No, także tu dostałam też taką fajną od no te są przecudne z L'Oreala, po prostu się na ustach, prawie ich się nie czuje, no ale zjada się je, nie? Zjada się. Także podobno te z Golden Ross są dobre, zobaczymy jak ten to, a ja właśnie taki liquid, takie matowe, bo już, no jak idę do roboty, to siedzę tam 12 godzin, czy jeżdżę połowę i muszę mieć, żeby to było zawsze, czy zjem coś, czy coś, żeby było, a ta jest po prostu, ona jest zawsze. Zawsze jest. Można robić wszystko, co się chce. Ona zawsze jest. No i jest fajna, ale jako ciekawostka, bardzo ją lubię. Tons od Karla Lagerfelda, którą dostałam w prezencie. A to jest jako ciekawostka taka, no. Ją tak, jak gdzieś wychodzimy, to ja sobie ją do torebki. No to teraz pudry. To chyba będzie już ostatnia dziedzina moich tych pudrów, nie mam złych. Wszystkie są dobre. Wszystkie mogę polecić z czystym sumieniem. Ten z Clinique jest super. Tam jest filmik o pudrach. I wszystkie, które mam, które tam pokazywałam, są dobre, tak jak mówiłam. Ten jest fajny. Z IT Cosmetic. Takie opudrowane. Hyaluron jest super. Hyaluron, tak. Biotulin, o Jezu, hialuron jest, biotulin, no i ten ostatni mój nabytek z Make Up Coach, mój ostatni nabytek, bardzo dobry puder, bardzo mielony, mięciutko, ten jest bardzo fajny też, Elizabeth Arden mam jeszcze, no to będę miała, bo to się nie zużyje, bo jak kupuję pudry, no to staram się te takie ilości, żeby się nie zużyły i też dużo ich nie używam, no umówmy się, nie moja cera jeszcze do tego, kochani, nie jest, nie nadaje się, żeby tutaj ją obsypywać pudrem. A jako młoda dziewczyna powiem wam, że w ogóle się nie pudrowałam, w ogóle nie używałam pudrów ni w kremie, ni w pudrze, także używam to dopiero, tak jak też tam był filmik o tym. Kochani, to by było na tyle. To są moi faworyci. Więcej nie mam, więcej grzechów nie pamiętam. A może jeszcze dodam, że tak, że ten z Elizabeth, o właśnie, ten Elizabeth, Boże, z Gizeli Mood, ten, ten można sobie darować, korektor, ale ten jest bardzo fajny i trzyma się długo. Tylko mówię, raz kupiłam, więcej nie kupię. Byłam ciekawa, co to jest takie za cudo. No, i ten, ale go używam, on tu stoi, jak się maluje rano do pracy, to ach, sięgnę po niego i tak to jest. Także tak wygląda sytuacja z moimi kosmetykami kolorowymi. A później cały rok następny będziecie na bieżąco, bo ja no, nie mam ulubionych miesiąca, tygodnia, no nie mam, no to młode kobiety może mają, ja nie mam, ja cieszę się jak znajdę jakiś taki kosmetyk właśnie tego typu, no chyba, że paletkę, to już zupełnie, paletka jest inną inszością, ale podkład czy korektor, jak znajdę jakiś taki lepszy od tych, które mam, to oczywiście tak, to może być ulubieńcem roku. Kochani, to by było na tyle, myślę, że wam się na coś przydało, te 60+,
kolorówka, że na coś się Wam zda. I mam nadzieję, że zajrzycie tutaj znowu na następny film. Mam nadzieję na dużo komentarzy, kochani. Mam nadzieję, że przyprowadzicie nowych subskrybentów, kochani, że w końcu się coś ruszy, bo ostatnio stoi 1538 już było i tutaj nagle zaczęły mi schodzić, nie? No, schodzą. To co zrobię? No, ja też poschodziłam z niektórych. Jakby nie patrzeć. Także, kochani, no to by było na tyle. I dziękuję Wam, że jesteście. Pamiętajcie, nie martwcie się o nic. Wszystkie problemy kiedyś się same rozwiążą. Najważniejsze, żebyście zdrowi byli i humor mieli. Nie? Także to niedługo już wiosna, kochani. Dziękuję Wam za wizytę u mnie. Zapraszam na następną. Do następnego razu. Mam nadzieję, że wszyscy się zdrowie zobaczymy. Pa, pa. Mua. Mua.